Halo, halo, YouTube, z tej strony Bodzio, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym materiale technicznym chciałem Wam zaprezentować kolejne rozpakowanie karty graficznej. Tym razem jest to GeForce GTX 750 Ti od firmy Palit z chłodzeniem Storm X Dual. Jest to karta graficzna z segmentu tych tańszych, ponieważ ostatnio na moim kanale były tylko takie high-endowe, czyli 980, 970, 1960. Ta karta graficzna, z tego co się orientuję, kosztuje około 640 zł. Można już za taką cenę znaleźć, albo taniej, albo może to będzie drożej, zależy kiedy to oglądacie. Tak więc ta karta, powiem szczerze, że już dawno nie miałem tak małej karty graficznej, ponieważ tak wygląda opakowanie standardowe. W sumie już trochę inaczej wygląda niż te opakowania, które widzieliście w poprzednich rozpakowaniach. Tutaj pokazuje właśnie, jakie tutaj ma wspaniałe osiągi ta karta w grach takich jak Dying Light, World of Tanks i Batman Arkham Origins, tutaj widzę. Tak więc wygląda tak pudełko. Zawartość pudełka jest po prostu najuboższa, jaka może być, czyli znajdujemy kartę graficzną w takim opakowaniu elektrostatycznym. Znajdujemy tutaj szybką instalację, no i oczywiście płytę ze sterownikami. Tak każdy instaluje teraz sterowniki z internetu, nie tak kiedyś. Pamiętam jeszcze jak parę lat temu. Paręnaście lat temu instalowałem sterowniki na początku z płyty właśnie takiej CD-ROMu, a teraz już wszystko się instaluje z internetu. Tak więc jeżeli chodzi, przejdziemy do samej karty, to karta wygląda tak. Ma właśnie tutaj to chłodzenie Storm X Dual, mamy dwa wentylatorki 80 mm. Jeżeli chodzi właśnie o porty, jakie możemy podłączyć tą kartę, to mamy tak, jedno D-Sub, jedno DVI i mini HDMI. Właśnie nie wiem, czemu stosowali mini i mini HDMI, może po to, żeby tutaj właśnie się mieściło wszystko na jednym rzędzie, tutaj by było do odprowadzania powietrza. Karta ma 22 cm długości, tak więc myślę, że zainteresuje osoby, które mają mniejsze obudowy. Ale standardowo, tak jak to było, tak, to ma miejsce 960 powiedzmy i 970 jest dodatkowo przedłużona tutaj takim metalowym przedłużeniem i to jest, nie wiem, to ma sprawić, że lepiej będzie odprowadzane powietrze, lepiej będzie odprowadzane ciepłe powietrze. I tak wiadomo, wszystko idzie do obudowy, to zależy od wentylacji naszej obudowy i tutaj tak, nie mamy tutaj rurek cieplnych z tego co zdążyłem zauważyć. Karta też nie jest półpasywna, tak jak to miało miejsce powiedzmy 970, 960 i 980. Dodatkowo karta właśnie nie jest możliwe jej podłączenie w SLI, nie mamy tutaj takiej możliwości. I także dodatkowo nie jest wyposażona w żaden dodatkowy port zasilania. Nie możemy po prostu połączyć ani 6 pinówki, ani 8 pinówki, ani 6 8 pinówki. Po prostu nie ma, nie mam. Ten całe zasilanie jest brane właśnie z portu PCI Express. Tam coś czytałem właśnie, że to jest do 75 W, czyli karta jest bardzo, bardzo mało prądożerna, czyli powiedzmy cała platforma może nawet nie pobierać, nie wiem, 200 W, czy 300, może nawet mniej. Więc także to jest bardziej do takich komputerów, myślę, że budżetowych, którzy chcą pograć te mniej wymagające gry. Co tu jeszcze można powiedzieć? No myślę, że to taki szybki właśnie rzut oka na tą kartę. Zobaczymy, jak ona właśnie się prezentuje, wydajność, jak ona właśnie, jeżeli jesteście zainteresowani właśnie wydajnością, jak ona jest głośna i też temperatury, to zapraszam Was do następnego filmiku, w którym właśnie będę te rzeczy wszystkie omawiał. Myślę, że to wszystko, bo taka mała karta. A właśnie tak sobie jeszcze zastanawiałem się przed tym materiałem, jaką ja miałem kartę ostatnio, która nie potrzebowała właśnie dodatkowego podłączenia do zasilania i jedyna karta, która mi przyszła do głowy, to była karta Riva TNT, czyli jakieś 15 lat temu miałem taką kartę, teraz właśnie po 15 latach zobaczymy, jak to działa teraz, że karty nie mają właśnie dodatkowego zasilania. Myślałem właśnie jeszcze nad Radeonem 9800 Pro, który miałem, ale tam sprawdziłem, że ta karta jednak miała dodatkowe zasilanie. Tak więc, i karta jeszcze zajmuje dwa sloty w tym, dwa sloty w naszym komputerze, także tak musimy się tutaj liczyć z takim czymś. No także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.